pan Tomasz Tomasik. Szanowny panie Stanisławie, witam serdecznie i zadaję pytanie. Czy to pan jest autorem broszur z cyklu Śląskie epizody historyczne z lat 80. Pytam, ponieważ znalazłem 3 takie publikacje podpisane Stanisław Michalkiewicz, ale po przeczytaniu jednej z nich już nie jestem pewien, czy to pan pisał, czy to tylko zbieżność nazwisk. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zdrówka życzę. To zbieżność nazwisk. Rzeczywiście w Katowicach, nie wiem czy nadal jest, ale był w każdym razie pod koniec lat 80. profesor Stanisław Michalkiewicz i raz się zdarzyło, że nieporozumienie się wystąpiło, bo ja wysłałem taki artykuł do Tygodnika Powszechnego. Tygodnik Powszechny mi go nie puścił do druku, ale niewidocznie, sądząc, że ja jestem profesorem Stanisławem Michalkiewiczem, to mi list taki ekskuzujący, że no tam przepraszamy, ale pan profesor zdaje sobie sprawę, że ten artykuł nie przejdzie przez ucho igielne cenzury i tak dalej. No więc to cenzura była notabene wewnątrzredakcyjna, bo ja wtedy tam polemizowałem z panem Andrzejem Drawiczem, o którym nie wiedziałem, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, w sprawie marca 1968 roku. Pan Drawicz postawił taką tezę, że tam wywołało to antysemicka, ta nagonka to wywołała ogromny pozytywny rezonans, taki ogromny w społeczeństwie polskim. Ja z tym się spierałem, nie zgadzałem i tam podawałem przykład takiego naszego kolegi ze studiów, który był Żydem, no, o czym wszyscy wiedzieli. No i on jako jedyny student nie zdał egzaminu z wojska. Ci oficerowie, którzy tam byli na tym studium wojskowym, się na nim odegrali za jego ojca, bo jego ojciec był pułkownikiem i chyba go nie lubili. No ale potem zdał w drugim terminie i nic mu się nie stało, bo to był taki dobry student, tam się uczył dobrze i tak dalej, ale nikt z niego się tam z tego powodu nie naigrawał, tylko no ale to nie mogło przejść, bo widocznie już było sprzeczne z linią, ale to takie właśnie nieporozumienie było. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio pytałem pana, w jaki sposób zreformować służby specjalne. Odpowiedział pan, że starych kiejkutów trzeba byłoby pozabijać lub przekonać, by zaczęli służyć własnemu krajowi. W jaki sposób by ich pan do tego przekonał? Kto jest pana ulubionym... A, to jest drugie pytanie, przepraszam. No, ja bym ich przekonywał w ten sposób, żebym im odsłonił korzyści, które by mieli, gdyby służyli własnemu krajowi, to znaczy Polsce. Przypuszczam, że nie wszyscy by się przekonali, no to tych nieprzekonanych trzeba było pozabijać, ale gdyby mieli taką alternatywę, żeby się albo się przekonać, albo tam do ziemi, do dołu z wapnem, to myślę, że wielu by się przekonało. Także taki mam pomysł. Drugie pytanie. Kto jest pana ulubionym polskim piosenkarzem lub piosenkarką i jakie piosenki najbardziej lubi pan słuchać? No pan tu nie precyzuje, czy to chodzi o współczesnych piosenkarzy, czy takich dawnych. No na przykład ja, moją ulubioną piosenkarką była i jest Ewa Demarczyk. No i czasami nawet sobie puszczam takie jej różne piosenki, między innymi Groszki i Róże, Jakiś śmieszny jest coś pod oknem. No to mi przypomina czasy młodości, a poza tym są bardzo ładne artystycznie i muzycznie te piosenki, także a z tych współczesnych, no jeszcze o, podobał mi się Zbigniew Wodecki, ale muszę powiedzieć tak, że współczesne piosenki mi się nie podobają, dlatego, że to właśnie piosenki Ewy Demarczyk to były bardzo dobre i w ogóle wtedy ci autorzy tekstów to byli często poeci, a w każdym razie nawet jak tam byli tekściarzami, to byli na poziomie i mieli jakąś kulturę literacką, a w tej chwili to teksty piosenek jest przeraźliwa grafomania. Także ubolewam nad tym, bo
tam przemysł rozrywkowy jest pożyteczny. Dobrze by było, gdyby dostarczał takiego towaru. No bo na przykład tam jest taki zespół, chyba Wilki. No i tam śpiewa piosenkę tam. Byłem z nią kilka chwil, było tak namiętnie, myślę, że nie stało się nic. No widać od razu, o co tu chodzi, że facet się boi, czy nie zaraził się trypem, albo co gorsza, syfilisem. No i myślę, że nie stało się nic. No to jest, to akurat jest piosenka, która ma sens i ładunek dramatyzmu, ale inne takie nie są. Trzecie pytanie. Jak pan sądzi, jakie będą dalsze losy obecnej koalicji? Uważa pan, że możliwe są wcześniejsze wybory? Jak pan ocenia ostatni akces do porozumienia? Czy według pana oznacza to, że ta formacja skręci w lewo? Jakie mogą być motywacje, które o tym przesądziły? No tu dwa pytania w jednym. Nie wiem, jakie będą losy koalicji. Wszystko jest możliwe, z wcześniejszymi wyborami włącznie. Mnie się wydawało, że przetasowania w ogóle na scenie politycznej, nie tylko w koalicji, ale w ogóle na scenie politycznej, rozpoczną się dopiero w drugiej połowie tego roku. No ale tu przyspieszył ten proces, więc oczywiście w tej sytuacji możliwe są różne rozwiązania. Ostatni akces do porozumienia, czy według pana oznacza to, że ta formacja skręci w lewo? Moim zdaniem porozumienie, pan pobożny poseł Gowin stwarza wrażenie, jakby był wolnorynkowcem, ale na razie firmuje wszystkie, posłusznie firmuje wszystkie socjale i tak dalej, więc taki z niego wolnorynkowiec, jak ze mnie chiński mandaryn. W ogóle myślę, że porozumienie, podobnie jak jego przywódca, to jest formacja oportunistyczna. Tak jak to Boj Zeleński pisał, żadnych politycznych nie ma on przesądów. Każda partia dobra, byle dojść do rządów. Przypominam, że pobożny poseł Gowin był ministrem sprawiedliwości, a więc ważnym ministrem w rządzie zdrady i zaprzaństwa, a potem przeszedł na drugą stronę mocy, ale nie jest powiedziane, że nie przejdzie jeszcze na trzecią stronę mocy, także tak to wygląda. To, że tam pani z lewicy przeszła, no to widocznie, no tak jest jak był taki, znaczy jest chyba nawet jeszcze, ale w każdym razie był taki poseł Antoni Mężydło, który przeszedł z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. To by nie zasługiwało na uwagę, gdyby nie deklaracja, jaką przy tej okazji złożył, że wcale nie musiał zmieniać poglądów. I ja mu wierzę. Pan Łukasz Szowul. Wyraził pan swego czasu niepochlebną opinię o generale Berlingu. Czy mógłby pan rozwinąć swoją myśl? Wszak pomógł on powstaniu warszawskiemu, chciał współpracować z AK oraz starał się prowadzić własną politykę niezależną od Moskwy, za co został odsunięty na boczny tor. Nawet Stefan Kisielewski wypowiadał się o nim pozytywnie, pisząc w jednym z listów, że oburza mnie zawsze, gdy we wspomnieniach emigracyjnych oficerów czy polityków poniżany jest czy spotwarzany generał Berling. Wszak fakt, że ten z legionowych wywodzący się formacji oficer pozostał w Rosji i potrafił znaleźć wspólny język z komunistami, dla Polski ma większe znaczenie polityczne i praktyczne niż działalność najbardziej bohaterskich oficerów polskich na Zachodzie. No tu akurat Stefan Kisielewski ma rację, że oni tam się nie mają specjalnie powodów, żeby się tam nadymać, zwłaszcza nad generałem Berlingiem. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz i to jest właściwie przyczyna jedyna, która, no tam nie uważam generała Berlinga za jakiegoś bohatera narodowego, dlatego że on się zgłosił, że tak powiem, do kolaboracji i no każdy, kto trochę znał stosunki w Rosji panujące wtedy, to wiedział, że to nie on będzie tam stawiał warunki bolszewikom, tylko oni będą mu zadania wyznaczali i będą go oceniali według tego, jak te zadania realizuje. Rzeczywiście generał Berling tam sprawiał wrażenie, no tam chciał i tak dalej. No to natychmiast go spuścili z wodą i tak miał szczęście, że dożył, że tak powiem,
swoich dni śmiercią naturalną, ale jak mówię, nie jest to jakiś specjalny powód, żeby go wyróżniać. Rzeczywiście tam ci nieszczęśnicy, którzy nie zdążyli wyjść z armią Andersa z Rosji, no to rzeczywiście tutaj mogą mieć powody do wdzięczności generałowi Berlingowi, nawet Wandzie Wasilewskiej, to już putana taka, ale no, że tak powiem, rzeczywiście to tak jak w tej piosence takiej, tej pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, wczoraj łach, mundur dziś, no rzeczywiście sytuacja tych ludzi poprawiła się dzięki temu w sposób zasadniczy. Także no, jaki udział w tym generał Berling ma? Być może, że ja go zbyt surowo osądzam. Nie będę się upierał i taką kompromisową formułą kończę ten kolejny odcinek cykielu, żeby już tam było wszystko poprawnie, gramatycznie. I do zobaczenia w następnym kolejnym odcinku cykielu.